Witajcie, z tej strony iRocket. Zapraszam Was dziś na kolejny odcinek z gry Farming Simulator 17. Dzisiaj dokończymy sobie samouczki. Tak, dokończymy samouczki. Na początek mam dla Was kilka informacji. Odcinki, które będą się pojawiać od jutra, są nagrane na zapas ze względu na to, że będę na jemie, a mam dzisiaj, czyli czwartek, trochę czasu, to wszystko, co się pojawi do niedzieli, to będzie nagrane wcześniej dzisiaj. Dodatkowo live'ów też nie będzie do niedzieli. Nie mam możliwości. Dobra. Lecimy. Witamy w czwartym samouczku. Nauczysz się w nim nie tylko jak dbać o świnie, ale też jak je przewozić. Ok. Wsiądź do ciągnika, dołącz obciążnik oraz przyczepę do transportu zwierząt. Dobra, mamy. Teraz musisz pojechać na targ zwierzęcy, aby kupić świnie. Położenie targu zaznaczone jest na mapie migającą kropką. Koną. Kiedy już tam dotrzesz, zaparkuj w strefie oznaczonej czarno-żółtymi pasami. Czyli niedaleko jest. Przypadek? Nie sądzę. Jesteśmy, otwórz teraz menu targu zwierzęcego i kup tyle świn, ile zmieści się na przyczepie. Świń. Kup. Otwierdź. Świnie zostały już bezpiecznie załadowane. Wróć teraz do zagrody dla świń. Podobnie jak w przypadku targu, jej położenie na mapie. Jej położenie jest zaznaczone na mapie migającą ikoną, a czarno-żółte pasy wskazują obszar, w którym należy zaparkować. Dobra. Kropka miga gdzieś tam. Także lecimy. Zobaczymy, jak długi ten samouczek będzie. A, tu trzeba gdzieś przez most przejechać. Chyba. Tak, przez most. Dobra, lecimy. Najpierw tutaj, teraz tutaj. I lecimy. Dobra, teraz można by kawałek na skróty. Bo czemu by nie? Tak. I dobra. Skaczemy na dół. Świnią na pewno się nic nie stanie. Tak. Na pewno żyją. Czekajcie. Tak z ciekawości popatrzę, jak tutaj jest robione zawieszenie na tej przyczepie. Też nie popatrzę. Bo jest amortyzator tak pod kątem. A, tam jest chyba po prostu oś wachliwa. By trzeba było na singlu popatrzeć, wrócić tą przyczepę, przewrócić, czy coś w tym stylu. Nie ma świnki Hermiony, jest dwie. Dobra, lecimy tu na skróty przez lasek. Dostałem chyba tego mniejszego fast tracka. Nie ma nawet napisane, który. Ale jakoś tak nie bardzo chcę jechać. Że to pewno ten mniejszy jest. Dobra. Puść przyczepa do przewozu zwierząt. Co robi?
Aha, takie coś. No nieźle. Nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy są tutaj. Czy można opuścić to, żeby się... Aha, to tu nie będzie. Trzeba od tamtej strony podjechać. Dobra. Dobrze, teraz otwórz teraz menu zagrody dla świń, wyładuj świnie z przyczepy do ich nowego lokum. Wyładuj. Potwierdź. Świetnie, to pierwsze kroki na drodze do zostania hodowcą świń. Teraz musisz przygotować miejsce w gospodarstwie, w którym będą mogły sobie szczęśliwie żyć. Generalnie potrzebne będą pasza, woda, słoma. Najpierw zorganizujmy im coś do jedzenia. Świnie jedzą właściwie wszystko, ale mimo to należy dbać o podawanie im zbilansowanej karmy. Świnie najlepiej karmić 4 rodzajami roślin. Kukurydza jest najbardziej podstawowym pożywieniem. Warto dodać również protein w postaci soi lub rzepaku. Dobrym dopełnieniem paszy będą ziarna, pszenica lub jęczmień oraz rośliny okopowe, ziemniaki lub buraki cukrowe. Wkocz do ładowarki teleskopowej, dołącz łopatę. Wyłącz. Przed sobą masz 4 różne rodzaje plonów. Weź je i jedne po drugich umieść w korycie dla świn. Mała łyżka jest. Także troszkę słabo. Dobra, może to wystarczy. Chyba, że muszę całą, to nie wiem, weźmy całą kukurydzę najpierw. Może tak trzeba akurat zrobić. Kurczę, jakąś chrypkę mam. Wcześniej rano nagrywam. Albo inaczej, to dla mnie wcześniej rano, bo jest godzina 9:30. Dobra. Jak teraz tam zawrócę? Nie ma jak tak. Jeszcze kichać mi się zachciało. Oj. Dobra, tak i do góry. Fajna ta ładowareczka, ale kurczę, Tatra, znaczy Valtra mi wystarczy. O, już coś plumka w tle. Zapomniałem Facebooka wyłączyć. Ale ja to sobie zobaczę troszkę później. Ziemniaczki. Chociaż nie całe się zabrały, także teraz już powinno być wszystko. Bardzo dobrze. Odpowiednia mieszanka paszowa sprawi, że świnie będą się dobrze chowały. Masz już więc gotową karmę, teraz potrzebują wody, będą bez wody produktywność zwierząt spadnie do zera, niezależnie od tego, ile będą miały pożywienia. Wsiądź do ciągnika i dołącz obciążnik oraz beczkowóz. Dobrze, podejdź teraz do wieży ciśnień, aby napełnić beczkowóz. Jej położenie zaznaczone jest na mapie. Zaparkuj beczkowóz w wyznaczonym terenie obok wieży ciśnień. Także jedziemy na skróty troszkę. Tam zwierzę ciśnie gdzieś. Teraz wyszło bardzo na skróty. Kek.
Dobrze, wypełnij wodą beczkowóz. Kiedy będzie pełne, wróć do zagrody dla świń i napełnij koryto. Także uzupełniamy beczkowóz. I lecimy. Albo mi się wydaje, albo z rzeki się szybciej napełnia, ale no. Jeżeli tak, no to tak. Nie będzie. Dobra. Tu i teraz tam. Jeszcze pewnie słomę trzeba będzie im dać. Rozładuj. Dobra robota. Woda i pasza są najważniejsze dla produktywności zwierząt. Są jednak jeszcze dwa czynniki, o których nie należy zapominać. Najpierw masz tu słomę, której używa się jako podsiłki dla krów i świń. Staraj się, by zawsze była świeża, dzięki czemu zwierzęta będą szczęśliwe, a ty uzyskasz obornik. Wsiądź do ładowarki teleskopowej, dołącz z przodu bidły to bel. Bidły to bel. Nabij znajdującą się przed tobą belę, podnieś ją, po czym upuść do maszyny do rozrzucania ściółki. Tak. Myślę, że tak będzie ok. Czemu nie chcesz odpaść? Musimy się troszkę chyba przesunąć tutaj. W tą stronę i do góry. O, dobra. Właśnie tak, wysiądź z ładowarki teleskopowej, coś tam, coś tam. Chyba o to chodziło. Przez przypadek kliknąłem sobie. Co mam zrobić? Wysiądź z ładowarki teleskopowej, wsiądź do ciągnika, dołącz obciążnik oraz maszynę do rozrzucania ściółki, po czym pojedź na zaznaczony na mapie obszar, gdzie rozcielasz słomę w zagrodzie dla świń. I dobrze pojechałem. Trochę. Okej, tam słoma. Rozładuj. A ta tak jakby zjada, ale nie zjada. Odpowiednia ściółka odpowiada za 10% produktywności zwierząt. Może wydawać się to niewiele, ale jest to zawsze jakaś różnica. Poza tym tylko w ten sposób można uzyskać obornik. Wreszcie czystość wokół koryt paszowych jest również ważna. Zwierzęta zawsze będą brudziły podczas jedzenia. Musisz więc znaleźć czas, by od czasu do czasu sprzątnąć okolice koryt. Wsiądź do ładowarki, dołącz z przodu łopatę, teraz zbierz rozrzuconą paszę, wrzuć ją z powrotem do koryta. Podejrzewam, że tyle tutaj tego jest, że naraz się to nie zmieści. Ale damy radę. Tak, 1500. 1800. Dobra, teraz lepiej. Ale nie wiem, może mi się zmieści. A żeby nie. Świetna robota, masz teraz czyste i porządne miejsce karmienia, słomę, na której zwierzęta mogą się położyć, wystarczająco wiele wody, by były szczęśliwe i produktywne. Dobra, skończone. Krowy i leśnictwo krowy. Zróbmy krowy, zobaczymy ile to zajmie czasu.
Jak będzie tak jeszcze w miarę okej, to zrobimy leśnictwo. Ewentualnie zrobimy dłuższy odcinek i damy też jeszcze leśnictwo. Damy w piątym samouczku, nauczy się w nim mieszania paszy tak, aby zmaksymalizować produktywność krów. Wsiądź do ładowarki i dołącz litły. W następnym przedziale magazynowym znajduje się zielona, belasiana i brązowa słomy. Nabij je na widły, ponieść, po czym upuść kolej w paszowozie. Wiecie, nabijemy je tak troszkę inaczej. W ten sposób. No, okej. Dobra, teraz słoma. Troszkę tak tu. O. Dobra, i teraz słomę dajemy tam. Tyk. Teraz potrzebna jest ci kiszonka. Odłącz widły do bel, dołącz do przodu ładowarki teleskopowej łopatę. Tyk. I łopatę. Zanim weźmiesz kiszonkę, musisz ręcznie otworzyć zbiornik. Wysiądź z pojazdu, podejdź do plandeki okrywającej kiszonkę i zdejmij ją. Potem wróć do pojazdu i podjedź tak, by łopata zanurzyła się w kiszonce. Wreszcie wrzuć zawartość do paszowozu. Aby wypełnić zbiornik, trzeba będzie powtórzyć ostatnie kroki kilkakrotnie. Otwórz silos. Dobra, bierzemy kiszonka. Ciap. Do góry. Dobra, sypiemy to. No, coś plumka. Ale to nic. Mam nadzieję, że 3 razy wystarczy. No, jeszcze trzeba troszkę. Teraz pięknie weszło. Także spoko. Nam się to tylko nie przewróciło. Jeszcze mało. Teraz będzie pewnie już do pełna. Okej. Najgorzej przy hamowaniu na zakrętach. Jeszcze mało, no ja pierniczę. Dobra. Tak przy zakrętach też się przewraca, nie, tylko z łyżką w górze. Staje się mało stabilne, bo się środek ciężkości przenosi. To proste. Mieszanka znajdująca się obecnie w paszowozie jest idealna. Ostatnia rzecz to wysiądź z ładowarki teleskopowej, wsiądź do stojącego przed paszowozem ciągnika, potem musisz podjechać jak najbliżej obory, aby w prawym dolnym rogu pojawił się ikonka rozładunku. Wtedy możesz wyładować paszę. Okej. Okay. Tym odjedziemy, a tam się wysypie kiszonka pewnie. Nie, nawet nie.
Myślę, że tutaj jest dobry moment. Dobra. Jeszcze rozsypiemy im tam troszkę dalej. To jest co? Fendt 716 Vario. Dobrze, jest to idealnie zbilansowana pasza dla krów, dzięki której będą wytwarzać najwięcej mleka. Aha, to tyle. To zróbmy jeszcze leśnictwo. Bo to akurat świnie zajęły tak z 15 minut, krowy 5, leśnictwo mam nadzieję tak mniej więcej niż 10. Chcemy w ostatnim samouczku dowiesz się z niego jak używać piły łańcuchowej, gdzie sprzedawać polana. Najpierw weź piłę łańcuchową. Okej, okay. Husqvarna mamy. Aby ściąć drzewo, które wciąż stoi, musisz trzymać piłę tak, by ostrze było ustawione poziomo. Żeby móc prowadzić piłę przez drewno, musisz trzymać wciśnięty wskazany przycisk. Zetnijmy drzewo wskazane niebieskim znacznikiem widocznym na mapie. Mieć piłę tak, by pojawiło się niebieskie okrągłe podświetlenie, musisz trzymać piłę tuż przy drzewie, ale ostrze nie powinno dotykać pnia. Teraz włącz piłę i zaczekaj, sprzedzie przez cały pień. Dobra. Dobrze, lecimy. Dobra, chyba niżej się nie da. Ale Husqvarna troszkę inaczej niż Steel chodzi. Teraz obróć piłę tak, by ostrze było ustawione ponowo. Potnij pień na mniejsze, około 3-metrowe kawałki, żeby lepiej zobaczyć, gdzie tniesz, musisz przykucnąć. Okej, ale to mi się nie przewróciło. To mi się, panie, nie przewróciło. Mogę tu wsiąść? Dobra. Ja go tam ciachnę. O. O. Szybko, szybko. Jest. Kurczę, ale coś mi dzisiaj, że tak powiem, bije gaźnik. Dobra, 3-metrowe kawałki to będzie tak stąd. Może tutaj. Dobra robota, teraz musisz załadować pocięte polana na przyczepę. Uwaga, żurawie możesz używać tylko wtedy, gdy siedzisz w jego sterówce, a nie w ciągniku. Aktywne narzędzie można zmieniać w ten sam sposób, co zwykle. Kiedy już załadujesz kawałki drewna na przyczepę, podejdź do tartaku zaznaczonego na mapie migającą ikoną, wyładuj drewno na oznaczonym terenie. Dobra, to podjedźmy tym żurawiem. Aha, gdzie? Dobra. Ja tu, traktorem. No. Żuraw. Czekajcie. Ja teraz myszką steruję, dobra. Ctrl Z. A tak powinienem zrobić. Ramię, podpora, ramię, dobra. A i tu mam coś takiego, tu mam coś takiego. O, dobra. Na środkowym przycisku mam co? Ha, coś takiego. Na dwóch mam to, dobra. To lecimy tym na dół. Pyk, pyk. Nie. Kamerkę trzeba zmienić. Tam bardziej. Na dół. Dobra, chyba złapałem. Teraz to trzeba tam dać. O matko. Tak. Tak, tak,
teraz spróbujmy zrobić coś takiego, że ciach. Ładnie. Pięknie. Ciągnik. Powiem tak, nie wiem ile tego muszę naładować. To jest. Albo naładujmy to jedno, o. Zapnij pasy transportowe. Wiecie, ci były podpory tu. Nie. Tu, nie, tu, nie, tu, nie, tu. A, tu. Dobra. Depnij pasy, zapnij pasy transportowe. Jedźmy z tym do tartaku, z tym jednym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może się akurat uda. A jak nie, to wrócimy. Wspaniale, w trybie kariery, gdzie dostępne jest wiele gatunków drzew, musisz brać pod uwagę gatunek drzewa, długość mniej, jego przydatność do obróbki, mniej wygięć, tym lepiej, gdyż wszystko wpływa na cenę drewna. Okej. Okay. Skończyliśmy sobie samouczki, także zakończymy sobie też odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę, komentarz, zostawcie suba i dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie robicie. Także teraz żegnam się z wami. Na razie.